Wiesz co, mówi się, że niedaleko opada jabłko od jabłoni i zazwyczaj wydaje się, że to chodzi o zawód, nie? Że jak stary był piekarzem, to junior też pójdzie w tę stronę. Oczywiście przykład. Natomiast u mnie chyba głównie to chodzi właśnie o pomaganie. Tata, od kiedy pamiętam, od moich najmłodszych lat, udzielał się społecznie i charytatywnie, był wychowawcą na obozach dla dzieci niepełnosprawnych, organizował olimpiadę dla dzieciaków też z niepełnosprawnościami, jest trenerem sportowym, bardzo udziela się w Warszawie po to, żeby dzieciaki nie zapominały o sporcie, o tej bardzo ważnej dziedzinie życia, która kształtuje nie tylko ciało, ale i charakter. Więc jeśli mam coś po ojcu, to na równi z zawodem jest to na pewno wrażliwość na drugiego człowieka. Jeszcze niedawno to było kilkadziesiąt wiadomości dziennie z prośbą o pomoc. Różnych, nie mówię, w tej samej sprawie. Potem to było około 100, to było jeszcze ze 2 tygodnie temu. Dzisiaj to jest kilkaset dziennie. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak to jest obciążające, kiedy masz wybrać, bo wiesz, że nie da się pomóc wszystkim. Nie mam do tego żadnego klucza, nie ma do tego żadnego algorytmu. Robię to po prostu na serce, teraz. I właśnie dlatego już od kilku lat kiełkuje w mojej głowie pomysł otwarcia fundacji. I ta fundacja właśnie się teraz otwiera, już to formalnie się toczy, to jest długi proces, ale już on się rozpoczął, po to, żeby zdjąć to ze swojego sumienia. Po to, żeby nie musieć wybierać między jedną na kilkaset, plus odczekanie czasu między jedną akcją a drugą akcją, no bo wiadomo, że jak się zrobi tego za dużo, to ludzie będą mniej reaktywni. I to po prostu gdzieś utonie w morzu zbiórek. W związku z tym stąd pomysł na fundację, taka akcja, fundacja, taka akcja, tak to się będzie nazywać. To jest też ciekawostka, kiedy ogłosiłem na Facebooku, że ta fundacja powstaje, że jesteśmy w procesie rejestracji. Tego samego dnia dostałem, i to nie jest przesada, kilka tysięcy maili z prośbą o zatrudnienie jako wolontariusz w fundacji. Jest taki potencjał, jest tak wielka siła, ja sobie w ogóle z tego nie zdawałem sprawy. Ale jest w nas dobro i okazuje się chyba, że jeden dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to na serca Polaków za mało. I mają jeszcze trochę i siły, i tej miłości w sobie i najwyższy czas ją wykorzystać. Będziemy robić dużo dobra. A chodzi oczywiście o dzieciaki, którym brakuje czasu i o te gigantyczne kwoty, które trzeba codziennie zbierać. To, co się dzieje, to jest obłęd. Jak słyszysz, 9 milionów złotych. 9 milionów złotych kosztuje życie dziecka. Życie, które przecież jest bezcenne. A jednak okazuje się, że w tych cholernych czasach ono ma swoją cenę. I zazwyczaj ta cena wynosi właśnie 9 albo 9,5 miliona złotych. Zebranie tego wydaje się czymś absurdalnym, astronomicznym. A jednak ostatnio dla Wiktora się udało. Więc będzie się udawać częściej.